Dzień dobry moi mili, witam was po raz kolejny na kanale, po raz kolejny w filmie o produktach firmy Krux i po raz kolejny w klawiaturach. Dzisiaj klawiatura dla graczy, ale i nie tylko, a konkretniej Krux Neo Pro White, czyli klawiatura o rozmiarze 60% na żółtym gateronie w kolorze białym. Ciekawie? No powiem wam szczerze, że jest ciekawie. No dobra, a więc na początku zapraszam was jeszcze do subskrybowania tego kanału, do zostawiania komentarzy, łapek w górę i tak dalej, ponieważ to pokazuje, że jesteście zainteresowani tymi produktami, a i Krux będzie przysyłał tego więcej, a jestem też pewien, że niedługo możemy spodziewać się jakiegoś konkursu dotyczącego produktów firmy Krux, także subskrybujcie i obserwujcie filmy. Ale przejdźmy już do głównego tematu dzisiejszego dnia, czyli Krux Neo Pro White. No zobaczcie, jakie to jest maleństwo. To jest moja pierwsza 60 w życiu i nie chodzi tu o wsypywanie kolegów w miejscach, w których się to robi. Ale to jest suchy żart. Wracając. Kruksik. Bardzo malutka klawiatura. W ogóle strasznie mnie uderzyła ta klawiatura, jak ją dostałem i wyciągnąłem ją z kartona. To jest bialutka. No, absolutnie coś, co dla mnie było czymś świeżym i czymś nowym, jeżeli chodzi o klawiatury gamingowe. No właśnie, ale czy to jest klawiatura gamingowa, czy tak można ją nazywać? No, myślę, że w teorii można. No, Krux tworzy produkty dla graczy, ale to jest produkt wszechstronny. A więc zacznijmy. Na sam początek wygląd. Tak jak widzicie, biała. 60%. Co to oznacza? Brak klawiszy numerycznych, brak segmentu wydzielonego strzałek, brak efekt w oddzielnym rzędzie. Wszystko jest tutaj zawarte, skondensowane w kilku layoutach i mamy tutaj piktogramy, mamy tutaj znaczenia, co dany klawisz robi. Mamy nawet klawisze multimedialne, o tym też będzie dalej. Bardzo przyjemna klawiatura. Przede wszystkim to jest klawiatura bezprzewodowa, którą możecie podłączyć do trzech urządzeń naraz i korzystać z niej ad hoc na telefonie, na komputerze i na przykład na telewizorze bez konieczności, nie wiem, jakichś przełączania kabli, zmiany ustawień. Robimy to po prostu hotkeyem. No i to, co jest charakterystyczne chyba dla tych 60, jak spojrzycie sobie na profil tej klawiatury tutaj, to widać to generalnie, że ona idzie tak do góry. Nie mamy żadnej regulacji, jeżeli chodzi o dół klawiatury. Z tyłu tylko jest jedno wejście do ładowania i na połączenie kablowe. I te klawiatury są bardzo fajnie zabudowane. Jest w necie też dużo filmów dotyczących tego, jak modyfikować takie 60, jak je jeszcze wyciszać, wygłuszać. I jestem chyba na etapie powoli przechodzenia do tego, żeby ją rozkręcić całkowicie i zrobić kilka modów na tej klawiaturze, bo brzmi to ciekawie. Chodzi mi ogólnie o gąbkę pod spodem i wklejenie tutaj stabilizatorów do spacji, chociaż ona i tak chodzi bardzo, bardzo dobrze. Mówiąc o wyglądzie, nie można zapomnieć o podświetleniu, czyli o pełnym podświetleniu RGB, ale to podświetlenie jest w pełni kustomizowalne, czyli możecie sobie modyfikować je tak, jak chcecie. Każdy klawisz może świecić się oddzielnie, możecie robić całe segmenty klawiszy, możecie robić efekty, chociażby jak ten. Wiecie to, jaki to jest efekt, to jest mój ulubiony efekt. Jeżeli oglądacie moje filmy, to zawsze to słyszycie. Rainbow przechodzący od lewej do prawej na klawiaturze. Świeci to bardzo dobrze, widoczność jest naprawdę elegancka. Tutaj mamy keycapy, jeżeli chodzi o zastosowanie, to są ABS-y, double shoty. Bez podświetlenia widać, że ten piktogram jest szary. One też są bardzo dobrze widoczne, jeżeli działamy bez podświetlenia. No ale kto korzysta z klawiatur, które mają RGB bez podświetlenia? Nie wiem, na pewno nie ja. Przejdźmy teraz może do takich technicznych rzeczy. Popatrzcie sobie jeszcze troszkę na tą klawiaturę. Ja wam przeczytam i powiem, co w środku i co tam jeszcze o nim trzeba wiedzieć. A potem przejdziemy do wrażeń i do oceny. Krux Neo Pro White RGB Gateron Yellow to 61-przyciskowa klawiatura z pełnym RGB, gdzie każdy przycisk może mieć inny kolor. Przełączniki, tak jak w nazwie, Gateron Yellow. Siła potrzebna do aktywacji 50 gramów. Keycapy Double Shot ABS. Wymiary klawiatury to 355x137x39 mm. Waga 580 gramów. Dwa tryby działania. Przewodowy poprzez kabel USB typu C, USB typ A. Bezprzewodowy poprzez Bluetooth do trzech urządzeń jednocześnie, pomiędzy którymi można przełączać się swobodnie. Załączony przewód 1,5 metra, typ C odpinany. Oprogramowanie, tworzenie i przypisywanie makr, wybór i dostosowanie gotowych efektów podświetlenia, tworzenie własnego podświetlenia. Fizyczny przełącznik pomiędzy trybami na spodzie klawiatury. Wersja Bluetooth 5.0,
Zasięg około 10 metrów. Ładowanie trwa około 3 godzin. Pojemność baterii to 1450 mAh. Praca na baterii zależna od ustawień samej klawiatury do 10 godzin. N-key rollover, 4 pola antypoślizgowe na rogach, blokada klawisza Windows, tryb gamingowy, klawisze multimedialne, przyrząd do ściągania kick-upów, kompatybilność z Windowsem, macOS-em, Androidem, iOS-em, konsolami. No to co? Na początek może przełącznik. Gateron Yellow to jest przełącznik, który miałem wcześniej styczność, ale nie u siebie. Klikałem gdzieś na klawiaturach u znajomego i sprawdzałem sobie, jak to działa. Jeżeli chodzi o użytkowanie klawiatury pod względem komfortu pisania i działania samego przełącznika, to jest super, to jest naprawdę świetnie. Dawno mi się tak dobrze nie pisało na klawiaturze. Pomijając fakt, że trzeba się trochę przyzwyczaić do tego, że to jest 60 i ja jako taki boomer absolutnie musiałem przestudiować całą instrukcję, żeby ogarnąć, jak działać tutaj, jak działają strzałki, jak zrobić, nie wiem, page up, jak zrobić print screena, jak F-ki i tak dalej, i tak dalej. Troszkę pomaga w tym aplikacja, którą też pewnie zaraz gdzieś zobaczycie. No i właśnie w aplikacji możecie sobie zmienić działanie klawiszy, możecie przypisywać klawisze do innych rzeczy, które mają robić, możecie też zmienić tam podświetlenie i tak dalej. Bardzo przyjemne kick-upy. Ta powłoka, to jest jakiś mat na tym ABS-ie, na tym double shocie. I one są naprawdę bardzo przyjemne w ogóle w dotyku. Klawiatura, która świetnie wpasowuje się w małe przestrzenie, w małe biurka. Gdzieś do torby na laptopa. To jest tylko 500 gramów, więc nie ma tragedii, jeżeli chodzi o wagę. Chociaż tak jak już trzymam chwilkę, to troszkę boli. Ale jak macie lekkiego, małego laptopa i macie taką małą klawiaturkę w torbie, super, nie wyciągacie to, naprawdę zrobicie pewnie furorę w jakiejś kawiarni, używając Maca. Przełącznik to jest tak naprawdę coś między czerwonym a brązowym przełącznikiem. Czuć ten nacisk, który trzeba włożyć, żeby ten klawisz poszedł, ale jest on liniowy, nie ma tego kliku, przez co komfort pracy też jest fajny. Jestem pewien, że jak się jeszcze ją wyłoży właśnie matą, to jest bardzo popularne w przypadku 60. W ogóle 60 są jakieś klawiatury, które trafiają do moderów i moderzy po prostu tam działają. Wymieniają kick-upy, tejpują to, wkładają jakieś wygłuszacze i tak dalej. Ale to jeszcze u mnie to jeszcze chwilę musi potrwać. Działanie na Bluetooth jest też bardzo przyjemne. Podłączałem do telefonu, podłączałem do komputera, ale jeżeli chcecie podłączyć tą klawiaturę do komputera, to niestety producent nie załącza nadajnika, tak zwanego receivera, czy nadajnika odbiornika na Bluetooth, więc musicie się w taki wyposażyć. Jeżeli wasz PC nie ma wbudowanego Bluetootha, a niektóre pewnie mają, mój akurat nie miał, no to kolejne 10 zł do ceny produktu muszę doliczyć sobie jako odbiornik, żeby ta klawiatura działała. Jeżeli chodzi o ładowanie tej klawiatury, absolutnie nie odczuwałem czegoś takiego, że coś się dzieje, kiedy ona się wyładowuje. Nie traciła zasięgu, działała cały czas tak samo, jak powinna działać. Zauważyłem z kolei, że jeżeli miałem coś ustawione na przykład na trybie bezprzewodowym, a przełączyłem się w tryb przewodowy, to ustawienia się zmieniały, ale nie jestem pewien, na ile wina jest mojego systemu, a na ile to jest opcja, czyli feature w klawiaturze. No i teraz tak. Mamy tutaj bezprzewodową klawiaturę na świetnym przełączniku, bo Gaterony są teraz takimi naprawdę dobrymi przełącznikami. My o nich już mówiliśmy w przypadku Ataxa Pro RGB, z którego korzystam nadal cały czas. Więc wiecie, jaka jest moja opinia na temat tego przełącznika. Mamy RGB, białą klawiaturę w rozmiarze 60, która może działać do 3 urządzeń jednocześnie, którą możemy sobie podłączyć kablem, jeżeli nam fizycznie tego potrzeba, która daje nam tak naprawdę i klawisze multimedialne, i mamy w niej aplikację, i cena wynosi około 230-239 zł, plus ten odbiornik Bluetooth, to jest coś chyba, za co nie kupimy lepszej klawiatury, jeżeli chodzi o bezprzewodową. Jeżeli chodzi o 60, nie mam pojęcia, ponieważ jest to moja pierwsza, także pierwszy raz z niej korzystałem. Zapewne pojawi się ich więcej z czasem na kanale i będę miał jakieś porównanie. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że Krux Atax Pro RGB jest absolutnie mistrzem świata, jeżeli chodzi o klawiatury.
Tym bardziej, że po zamontowaniu takiej małej klawiaturki na moim ogromnym biurku, to biurko wyglądało jeszcze lepiej. Ta klawiatura nie ginęła na biurku, mimo tego, że jest mała, ale fajnie akcentowała to, co na nim się dzieje. Co do finalnych opinii na temat tej klawiatury, to chyba wszystko już powiedziałem. Minusy? Zdecydowanie brak tego nadajnika, odbiornika. I jeżeli mam być jeszcze szczery, to ten ABS jest troszkę miękki, bo keycap puller, który jest dołączony do zestawu, jest czarny. I przy ściąganiu klawiszy, te klawisze się rysują i puller zostawia na niej czarne ślady. Więc to taki malutki minusik z mojej strony dla Kruxa. Ja dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną po raz kolejny na kolejnym filmie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.